Cześć wszystkim, ja nazywam się Rafał Calmet, przyjechałem do Was z Białegostoku, a dokładnie z Białostockiego Klubu Larpowego Żywiak. Mam koszulkę i mamy bardzo ładne logo. I dzisiaj przyjechałem, żeby opowiadać Wam trochę o czymś takim, a właściwie o kilku takich rzeczach, które nazywają się Play to Lose, Play to Win oraz Play for Trouble. Ja jeszcze mam jedno pytanie, czy ja muszę stać w jakimś konkretnym miejscu? Najlepiej, żeby stał tutaj, gdzie jest ta czarna taśma, jak wyjdziesz tutaj przed stół. Czarna taśma. I generalnie przed nią się nie wychodzisz. Taśma. Dobra, będę jeszcze machał rękoma. Okay. Słuchajcie, podejrzewam, że większość z Was kojarzy przynajmniej ten pierwszy termin, z racji tego, że jest dosyć popularny, ale jeżeli nie, to i tak wypadało w sumie powiedzieć, co to w ogóle jest. Te trzy terminy są rzeczami, które określają pewną koncepcję, pewną metodologię, pewien styl gry. Bo larpy to w końcu jest rodzaj gry. I gry, bez względu na to, czy byłyby to gry planszowe, czy gry komputerowe, albo nie wiem, jakikolwiek inny rodzaj gry, jaki sobie wyobrazicie, na przykład te, które tam dzieci w przedszkolach, to są chyba wybuchowe, można podzielić na dwie kategorie. Na gry, które opierają się o współzawodnictwo, i gry, które opierają się o kooperację. Myślę, że mniej więcej wszyscy jakby kojarzycie, o co chodzi jakby w wygrywaniu, zwłaszcza w wygrywaniu larpów. No wiecie, takie rzeczy jak uciąć księżniczce głowę, zdobyć rękę smoka, pokonać wszystkich w pojedynku, zakopać głęboko pod ziemią wszystkie rodzinne sekrety, najlepiej wraz z ludźmi, którzy nie znali. No i wiecie, tego typu rzeczy. I właściwie nie ma w tym wszystkim nic złego, ale jest w nas potrzeba osiągania sukcesów. Wszyscy właściwie mamy pewnego rodzaju potrzeby i upraszczając psychologię, wszystko co robimy, robimy po to, żeby któreś z tych potrzeb zaspokajać. Nie ma też nic złego w tym, żeby zaspokajać swoje potrzeby osiągania sukcesów, potrzeby wygrywania. Co mógłbym robić jako osoba, która chce koniecznie zaspokoić swoją potrzebę wygrywania, która chce być najlepsza, pokazać za pomocą swoich umiejętności, swoich zdolności, swojego sprytu, że jestem w stanie pokonać innych. Wyobraźcie sobie sytuację, w której gram postać, która jest na przykład dziedzicielem jakiegoś pradawnego rodu, który okazał się, że ciąży na nim straszliwa klątwa i w pewnym momencie doprowadza do zagłady świata. Wszyscy myślą tylko o tym, żeby znaleźć tego gościa i jak najszybciej się z nim rozprawić. Ale jest jedna rzecz, która pozwoli na to, żeby go zidentyfikować. Jest to rodowy tatuaż, który posiada każdy z członków tego rodu. Ja jako gracz, który chciałbym wygrać tego larpa, który chciałbym, żeby no te rzeczy mi się jakby, żeby się nie wydało, gdzie bym zrobił sobie rodowy tatuaż? Najlepsze miejsce na rodowy tatuaż. Prawy pośladek. Jakby generalnie tam raczej luźnie, nie będę sprawdzać, mój sekret jest ukryty, wszystko jest w porządku, o to chodziło. Udało mi się wygrać. Ale słuchajcie, z czasem ludzie zaczęli dostrzegać pewne wady takich zachowań. Jeżeli faktycznie posiadam te wszystkie swoje sekrety, które chciałbym ukryć, jeżeli jestem na tyle sprytny i dobry, żeby faktycznie zachować je gdzieś tam, że nikt tego się nie dowie, za żadne skarby, nikt nie zobaczy tej bransoletki magicznej, bo trzymam ją na kostce od nogi, to no niestety, w ten sposób ukatrupię kawałek opowieści. W ten sposób sprawię, że pewien wątek nie będzie miał okazji wybrzmieć, że nikt go nie zobaczy, że to, na czym ktoś poświęcił odrobinę czasu, w ogóle nie będzie miało miejsca. Jakby zabije trochę opowieści. I wtedy wymyślono dwa pewne terminy. Co prawda na obrazku będzie jeden. Pod tytułem Play to Lose. Play to Lose powstał od razu z Play to Win, właściwie po to, żeby odseparować od siebie dwa różne style grania. Jednym z nich było właśnie te współzawodnictwo, te zwycięstwo, które chcę osiągnąć, a drugim było wszystko inne. A przynajmniej tak część ludzi to rozumiała. Rozumiała to jako opozycję do siebie, jako Play to Lose, przeciwieństwo Play to Win. To, że będę grał nie przeciw graczom, ale z graczami, że będę jakby częścią, współtwórcą tej gry, nie jedynie kimś, kto stara się wygrać wyścig. Tyle, że właściwie to, nie, to jest całkiem dobre, ale ten
rozszedł się bardzo szybko w środowisku, bardzo szybko zaczął ewoluować i różni ludzie zaczęli go różnie traktować. Dla wielu było to coś w stylu, że pozwolę mojemu bohaterowi przegrać. Że dam mu taką szansę, że nie będę się starał, żeby wygrać za wszelką cenę, że dopuszczam do siebie porażkę. A dla jeszcze innych była to sytuacja, w której tak, granie w LARPy polega na tym, żeby przegrywać. Jakby przegrał za wszelką cenę, nic mi nie wyjdzie. I czy to jest złe zachowanie? Nie, nie, to jest całkiem ciekawe. Powinniście kiedyś spróbować. Dlaczego? To zwiększa dramatyzm. Jakby jest świetnie coś wygrać. Jestem zwycięzcą turnieju, mogę się pławić chwale, wszyscy mnie kochają, ale nie. Nie, zamiast tego trenowałem 10 lat, mój ojciec we mnie pokłada wiarę, moja siostra, ukochana dała mi chusteczkę, którą zaczepię sobie na hełmie. Podchodzę do pierwszego pojedynku, no i przegrywam. Jakby od razu, jakby cały mój świat się załamuje, jakby historia trwa dalej. Bo mam szansę, jak potoczyć swoje emocje, swój dramatyzm, zrobić z tym wszystkim, przeprosić ojca, postarać się z powrotem o rękę ukochanej, która stwierdziła, nie, no taka inercja, to wezmę tamtego, tamten wygra. Więc dzięki temu, że pozwalamy swojej postaci przegrać, rzeczy się dzieją. Wygrywanie ma jeszcze to się bierze, jakby z definicji są tam ludzie, którzy przegrywają. I ci, którzy, nie wszyscy lubią przegrywać, jakby, no wiadomo, nie ma obowiązku mówić to. I teraz pamiętajcie, jeżeli naszym celem jest przegrać, to w tym momencie pozwalamy wygrać komuś innemu. To jest nie tylko robienie gry sobie w pewien sposób, ale też robienie gry innym, że daje im szansę. Spokojnie. I ile? Jak to mówi? Jeszcze masz 10 minut. 10 minut, bardzo dobrze. A jeżeli oboje teraz chcemy przegrać? To jest jeszcze fajnie, bo pojawiały się wtedy głosy, że jeżeli wszyscy będą próbowali przegrać, to to się wszystko elegancko, ładnie rozłoży i wtedy każdy będzie jakby trochę zwycięzcą. Tak? Ktoś mi tak mówił. Nie, to nie działa. Pewnie, że nie. Ale czemu nie marzyć o takich rzeczach? Słuchajcie, i tak, będzie dużo to na tej prezentacji. Z racji tego, że ono ma 8 slajdów, to może nie aż tak dużo. Słuchajcie, jest też część ludzi, która stwierdziła, że no fajnie, jakby wiele rzeczy z tego Playton Loss popieram, ta kooperacja, to przeciwstawienie się temu ciągłemu wygrywaniu, to wszystko jest fajne, ale nie chcę przegrywać. Nie, jakby nie o to chodzi. Ja wolę inne rzeczy. Ja tylko chcę, żebyśmy się wszyscy fajnie bawili, ale to nie znaczy, że muszę wszędzie dostawać po dupie. I z racji tego, że ludzie uwielbiają nadawać różne nazwy oraz etykietki, wszystko dzielić i robić jakby labelka od razu to jest moje, wiem o co chodzi, pojawił się też termin play to lead. Ten termin moim zdaniem jest bardzo sympatyczny, bo jakby jednym z takich jego głównych przykazań jest to, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoją grę, ale też za grę innych ludzi, za ich satysfakcję, jaką czerpią z LARPa. A jeżeli jesteśmy bardziej egocentrykami, to możemy to przerobić na to, że moja satysfakcja nie zależy tylko ode mnie, ale też od tego, czy od innych ludzi. I generalnie play to lead opiera się na takich dwóch jakby założeniach. Są dwie cechy, które są bardzo faworyzowane u graczy, czyli zdolność do komunikacji i uwaga. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której przychodzi do nas boss mafii. Boss mafii jest 19-letnim chłopakiem z niebieskimi oczami, twarzą anioła, blond włoskami zakręconymi. Właściwie nic, tylko zapytać, przytulić go i powiedzieć mu, że zaraz znajdziemy jego mamę. Ale jeżeli my będziemy go traktować jako bossa mafii, jako gościa, do którego czujemy pewien przestrach, do którego odnosimy się z respektem, to on będzie się czuł jak boss mafii, do którego ludzie odnoszą się z respektem. Mało tego, jeżeli my będziemy go tak traktować, to inni też będą go tak traktować w końcu. Chłopak znajdzie swoją pozycję. Zresztą w ogóle niebieskocy w Londynie bardzo dobrze wyglądają w mundurach pewnej organizacji biznesowej. Więc w Play to Lift robimy nie tylko swoją grę, ale myślimy też o innych. I inni robią nam grę. Jeżeli wszyscy będziemy zachowywać się w ten sposób, jeżeli wszyscy będziemy starać się właśnie unieść swoją grę innych, to wtedy będziemy dla wszystkich, ona będzie lepsza. Czyli jest generalnie w
ten play to lift można by było przerobić na takie coś, że staramy się, żeby wygrali też inni, żebyśmy wszyscy wygrali, żebyśmy wszyscy się dobrze czuli i bawili. Ale takie podejście wymaga swego rodzaju jakby myślenia na dwóch poziomach. Nie tylko myślenia o swojej postaci, znaczy nie tylko myślenia z poziomu postaci, ale też myślenia z poziomu gracza o postaci. Jakby ja nią steruję, pewnego rodzaju dwumyślności, że tak bym powiedział. To jest zresztą podejście dosyć typowe dla narratywistów, przynajmniej nie tak lubię się tym nazywać, którzy uważają, że ja w trakcie gry chcę stworzyć piękną historię. Ja wiem, co chciałby zrobić mój bohater, ja czuję jego emocje, ale z drugiej strony mam na niego takie spojrzenie z góry i chcę go pokierować tak, żeby to wszystko dobrze wyszło, żeby było jak najciekawiej, jak najpiękniej. Chcę podnieść innych graczy do góry i razem stworzyć coś, z czego wszyscy będziemy zadowoleni. Jest jeszcze trzeci termin, który ja osobiście uwielbiam. I on nazywa się Life of Trouble. Tutaj oczywiście obiecałem, że będą koty, więc są koty, ale to byłoby bardzo złe, jakbym pominął pewien obrazek. Więc mam też alternatywy. Słuchajcie, o co chodzi tutaj do Life of Trouble? To jest podejście trochę jakby play to lift, ale bardziej z myślą o sobie. Bo faktycznie, jakby chcę, żebyśmy wszyscy się dobrze bawili, żeby było fajnie, żeby robić wspólnie tę grę, ale też nie jestem tym męczennikiem, który przegrywa, nie? Jakby jestem osobą, która chce się pakować w problemy, bo pakowanie się w problemy rozbija rozgrywkę, bo rzeczy się dzieją. Słuchajcie, przychodzi do was stary kolega ze szkoły i mówi, że mam genialny interes. Jakby, ja wiem, że 5 moich poprzednich nie wyszło, ale ten wyjdzie na 100%. Ty w ogóle nie przejmuj się tymi ludźmi, którzy za mnie chodzą, to wcale nie jest mafia. I wszystko wam mówi, że no nie, to jest zły pomysł. Jakby gracze lubią grać zachowawczo, nie chcą pakować się w problemy, tego nie zrobię, bo wiadomo, że coś mi się tam stanie, nie? Ale gracie playful travel, nie? On do was przychodzi, wyciąga rękawy. No pewnie, stary, robimy to od razu. Jakby funduję ci wszystko, w ogóle zastawię dom. No i tego typu rzeczy, nie? Albo nie wiem, jedziecie przez dziki zachód, przejeżdżacie akurat przez rozdroża, nagle nie wiadomo skąd pojawia się facet w wyprasowanym garniturze, trochę zajeżdża siarką i mówi wam, że słuchaj, rozwiążę wszystkie twoje problemy, tylko później poproszę taką drobną przysługę, w ogóle nie masz co się martwić. Gdzie podpisać? Jakby pakujemy się w problemy i próbujemy z nich wychodzić, bo to rozwija rozgrywkę, bo to daje szansę innym graczom na to, żeby ich rzeczy wyszły, żeby wszystko toczyło się do przodu. Jest facet, który szuka złodzieja, wy jesteście złodziejem, w fabule kiedyś tam w przeszłości ukradliście rodowe klejnoty jego i on teraz próbuje je odzyskać, nie? I no dobra, ale to dajmy mu jakąś taką możliwość na to. Nie wiem, okradnijmy jeszcze kogoś w trakcie tej gry, teraz, jakby zaryzykujmy. Udało się? Super, okradnijmy jego. Dajemy mu, my ryzykujemy, my pakujemy się w problemy, jemu dajemy szansę na to, żeby jego wątki się potoczyły, żeby to wszystko poszło, ruszyło i niekoniecznie musimy chcieć przygrywać, musimy ryzykować. Jest też właśnie bardziej w tą stronę podejście, które mi się niesamowicie podoba. Jeżeli czegoś w waszej grze brakuje, jeżeli czujecie, że jeszcze ta wisienka na torcie by się przydała, to zaczniecie być bezczelnymi kusicielami losu. Jesteście dezerterem, który próbuje się ukrywać przed żandarmerią. Zacznijcie zdanie od tego, no mój kapral mówił, żeby tak nie robić, bo to głupota. Albo wypijcie trochę drinków przy barze i zacznijcie się chwalić swoimi towarzyszami z wojska jednej osobie, znaczy losowej osobie. To wam się udało? Próbujcie naciskać jeszcze bardziej, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wypijcie masę alkoholu, oczywiście takiego sztucznego alkoholu i zacznijcie przez 5 minut odpowiadać na wszystkie pytania zgodnie z prawdą. Kuście los, ile się da, naciskajcie tą barierę, zobaczcie, na ile możecie sobie pozwolić. Co myślę, że będzie dosyć fajne. Dobra, teraz jeszcze to jest już moja ostatnia minuta, ja w ogóle myślałem, że zajmie mi to 10, nie wiem jak to się stało.
Jest jedna rzecz, którą mam nadzieję, że sobie pomyśleliście w trakcie mojej prezentacji. Ja wiecie, co ten gość gada? Jak jest tyle gry? Przecież to normalnie się tak gra, nie? Po co jakaś tutaj podziałka? Wszystko należy tak robić, jak on gada, to jest całkowita normalność. Jeżeli tak sobie pomyśleliście, to jesteście jednymi z najlepszych graczy, jakich można mieć. I generalnie jedyny podział tak naprawdę, jaki można by było robić przy stylu gry, to jest podział na grę tą kooperacyjną, tą, kiedy gram razem z ludźmi, a na grę i na grę współzawodniczą, kiedy gram przeciw ludziom. Mam nadzieję, że jako larpowcy zawsze będziecie grać z ludźmi, że będziecie współtwórcami tych gra. I strasznie się cieszę, że postanowiliście wpaść i mnie posłuchać. I na koniec mam chyba po prostu dziękuję, więc właśnie to zrobię. Dziękuję, że wpadliście.